zapytać państwa sobie dziś pozwolę, jakie małżeństwa odegrały rolę w historii. Czy te z rozsądku oraz racji stanu, czy te w miłosnej często zawierane euforii. Małżeństwo wszak jest zbyt doniosłym aktem, radzić się serca byłoby przed taktem do nędzy. Więc by się potem nie zanosić płaczem, rozsądniej będzie poradzić się raczej pieniędzy. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, szeleszczące papierem, brzęczące mosiądzem. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, ustrzylają, zrywają swobody brzęciące. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, od czci odsądzę, choć płucą mężące. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. To nie jest żaden związek poetyczny i dwuduszyczek jakiś romantyczny, spacerek. To arcyważny oraz ryzykowny i w naszym życiu całkiem nieodzowny interes. Ktoś z nas za żonę pokojówkę bierze i jest natychmiast w naszej wyższej sferze skupiony. Piątkę, dwójkę. Rodzina powie, że go utrzymuje i gdzieś to mają, że on coś tam czuje do żony. Pieniądze, brzydkie pieniądze, szeleszczące papierem, brzęczące mosiądzem. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, skrzydlają, zrywają swobody brzęciące. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, od czci odsądzę, choć płucą mężące. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Swobodę uczuć łatwo wychwalają ci, którzy rocznie ze 20 mają tysięcy. Pieniędzmi gardzą wszyscy wciąż obłudnie, a właśnie one wiodą nas na ślubne kobierce. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, szeleszczące papierem, brzęczące mosiądzem. Podłe pieniądze, brzydkie pieniądze, uskrzydlają, zrywają swobody brzęciące.